mnóstwo okruchów, ale mam dwie lewe ręce. Tak. To dzisiaj. Co to, Czarnogon? Prawdziwa bestia. Gromoszczeń ze śladami wielu walk. Niektórzy powiadają, że wciąż ma na sobie szczątki łowców. Jak wielu śmiałków pozbawił życia, nie dowiemy się. Ale kiedy członkowie idą i nie wracają, to właśnie jego winimy. Dla mnie to nie tylko legenda. To dzięki niemu można pozbawić Asisa stołka. Mój mistrz prawie ją miał, ale nie dał rady. Przykro mi. Tarkas uczył mnie z szacunku dla rodziny. Tylko on mi został, oprócz samej loży łowców. Muszę pozbyć się Asisa. Wiem, czemu nie znoszę Asisa. A ty? Moja rodzina zawsze miała członków w loży. Mój ojciec i brat byli sokołami. Asis pozwolił zapomnieć o ich ofierze. Jakiej ofierze? Zginęli w masakrze. Loża powinna ich uczcić. Ale Asis zabrania nawet o tym mówić. Jak twoja rodzina trafiła do loży łowców? Możne rody Kardża słały synów do loży od pokoleń. Chciały mieć kolejne miejsce, żeby się wywyższać. Chcę to zmienić. Ideę, że ktoś ma większą wartość z powodu samego urodzenia. Wszyscy tu mnie ocenili, jak tylko usłyszeli Talana Khanpadish. Nie cierpię tego. Rozumiem. Ja całe życie byłam wyrzutkiem Nora. Swego czasu nie chcieli się do mnie przyznawać. A jednak poza świętą ziemią wszyscy mówią Aloy z Nora. A powinni Aloy pomimo Nora. Nie wiedziałam. Zapamiętam. A podczas masakry, co się stało? Paranoja króla Jirana nie miała granic. Posłał tysiące na śmierć w kręgu słońca. Kiedy sokoły loży wezwały go, by przestał zabijać, ich też wysłał do kręgu. Kiedy maszyny ruszyły na skazanych, sokoły wskoczyły do kręgu, by ich bronić. Mój ojciec i brat byli wśród nich. Przykro mi. Co się stało w kręgu słońca? Polegli w walce. Jeśli chcesz o tym posłuchać, Ligan ci opowie. Widział na własne oczy. Ja nie. Rano, przed masakrą, ojciec kazał mi czekać na siebie poza miastem. Mówił, że planują ucieczkę. Czekałam wiele godzin, nim dotarła wiadomość od ojca. Miałam uciekać z miasta. Tak też zrobiłam, zamiast walczyć razem z nim. Nie chciałbyś zginęła z nimi. Nie chciał być zapomniany. Zwłaszcza przez kogoś, kto się wybił na ich śmierci. Asisa. Skoro jesteś drozdem, musisz poprawić swoją reputację. Może idź zapolować na gromoszczęka i burzoptaka. Mam polować dla trofeów? Nie jesteś zwykłym drozdem. Jesteś moja. Nie psuj mi opinii. A co z Czarnogonem? Znajdę go. A jak to zrobię, też masz tam być. Nie mogę przez to spać. Gdzie jest Talana? Na górze? Nie ma też Asisa. Może Ligan wie, gdzie są. Thank you.
Aba, to dobre. Masz trofea? Mogę się nimi zająć, dopóki nie wróci Raruk. Gdzie Asis i Talana? Asis dowiedział się o Czarnogonie i wyruszył. Potem o sprawie dowiedziała się Talana i też ruszyła. Oboje poszli sami? Asis nie miał swojego drozda. Talana podobnie. Choć widziałem obcych, którzy ruszyli jej śladem. Nie zdziwiłabym się, gdyby Asis uciekł się do jakiegoś podstępu. Gdzie oni poszli? Muszę pomóc, jeśli zdołam. Może masz rację. Ruszyli ku drzewcom na południowy wschód. Lepiej się pośpiesz. Znalazłaś Talany? Pracuję nad tym. Powiesz mi, co stało się podczas masakry? Straszne czasy. Jiran w całym królestwie wybijał po równi zdrajców i wiernych mu ludzi. Wezwał nawet członków loży. Czemu? Niektórzy sprzeciwiali się zabijaniu. A kiedy przyszli żołnierze, stawiliśmy opór. I za te zbrodnie ci, których nie aresztowano, musieli patrzeć na śmierć towarzyszy w słonecznym kręgu. I to tyle. Kto jeszcze został drozdem? Arnik. Widzę, że chłopak szybko wspina się na szczyt. Przypomina mi lata młodości. Co powiesz, kiedy przyniosę trofeum Gromoszczęka? To wspaniały cel. Być może Arnik da ci kilka porad. Czym właściwie jest Czarnogon? To najgorszy z gromoszczęków. Ponoć pierwszy. Jedno machnięcie ogonem i pięciu łowców leży. Jego uderzenie potrafi skruszyć najtwardszy kamień. Niejednego zmiażdżył swoją łapą, a wielu zginęło, usiłując go pokonać. Powiedz mi, co się stało wtedy w Kręgu Słońca? Zazwyczaj ofiary kręgu giną po kilku chwilach wśród oklasków tłumu. Motnie stawili czoło kolejnym falom maszyn. Mijały godziny, a oni walczyli na zmianę, żeby oszczędzać siły. Nastrój się zmienił. Poparcie dla loży rosło. Kilku odeszło, nie nasycając żądzy krwi. Nasi zostali, oczekując na zmierzch. Co stało się o zmroku w Kręgu Słońca? Słońce zaszło. Krąg oświetlał tylko blask ogni i machin. Wtedy dwór wypuścił Behemota. Do kręgu wskoczyły sokoły, by walczyć wspólnie ze skazanymi. Udało im się przemycić broń. Ja żałuję, że nie dołączyłem. Maszyna nie wybrzydzała. Runęła na trybunę, masakrując zarówno widzów, jak i walczących. To była rzeź. Jak zakończyła się walka w Kręgu Słońca? Ojciec Talany wspiął się na Behemota i zabił go celnym ciosem włóczni. Ale po chwili inna bestia go powaliła. Jej brat i pozostali walczyli z drugim Behemotem. Padali jak muchy w obronie nieszczęśników siedzących na trybunach. I tak my oraz widzowie ocaleliśmy. Ci, którzy mieli zginąć w męczarniach, uratowali tych, którzy życzyli im śmierci. Wspaniały koniec. Szkoda, że nikt o nim nie mówi. Asis mówił, że Czarnogon jest na południowy wschód stąd, koło drzewców. Ale pośpiesz się, proszę. Nie mogę się doczekać, aż pójdę do domu i spać. Po obiedzie kąpieli i oczywiście. Ci tchórzliwi karczacienie musieli ją wziąć bez zaskoczenia, dla mamowy, aby dali się radę twarzą w twarz.